decyzję Ojca Świętego Franciszka. W całym Kościele obchodzimy w tym roku po raz pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim osobom starszym, wszystkim babciom i dziadkom, czy to tym prawdziwym, czy też przyszywanym, aby mimo pewnych ograniczeń wynikających z wieku i życiowych doświadczeń mogli żyć pełnią życia. Drodzy babcie, dziadkowie i wszystkie osoby starsze, życzę wam dużo odwagi i siły, abyście mogli z radością w sercu realizować piękne powołanie i byście byli szczęśliwi. Życzę wam też, byście spotkali na swoich drogach życia w różnych osobach anioły, które będą dla was świadectwem bliskości Pana Boga. Dzięki ich obecności poznacie, że On, Bóg, jest i troszczy się o was każdego dnia z wielką miłością i czułością. Niech ta obecność i Jego błogosławieństwo będą dla was źródłem siły, radości i pokoju. Wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże.